Szczęść Boże, cześć. Witam Was w kolejny dzień oktawy świąt wielkanocnych, czyli tych najpiękniejszych świąt. Każdego dnia dzieje się ten sam dzień, dzień zmartwychwstania Pana Jezusa. Uczniowie wracają wieczorem z Emaus, tam gdzie poznali Pana Jezusa przy łamaniu chleba i zaczynają opowiadać o tym apostołom. Ci zaczynają się z nimi dzielić spotkaniem, jakiego doświadczył apostoł Piotr. I wtedy, kiedy tak sobie opowiadają, można powiedzieć, głoszą słowo, staje Pan Jezus pomiędzy nimi. Jest obecny, jest żywy, jest prawdziwy. I wtedy, kiedy jest głoszone Słowo Boże, wtedy zawsze pojawia się Pan Jezus. Ale żeby nie był on dla nas tylko jakimś trudnym do pojęcia duchem albo jakimś dobrym duszkiem, tak jak wtedy zdawał się apostołom, potrzebna jest wiara. I Pan Jezus chce w apostołach i w nas tę wiarę wzbudzić, żeby on nie był dla nas kimś nierealnym. My często właśnie robimy z Pana Jezusa kogoś takiego nierealnego, kogoś takiego dalekiego, kogoś, kto nie ma nic wspólnego z naszym życiem. Wtedy, kiedy ten duch, jakiego robimy z Pana Jezusa, daje o sobie znać, na przykład przez sumienie, mówimy często wyrzutu sumienia, to wtedy zaczynamy odczuwać pewien nieokreślony lęk. Dlatego Pan Jezus mówi do apostołów, ale mówi także do nas: nie bójcie się, dotknijcie się mnie. I to nie jest słowo skierowane tylko do apostołów. To jest skierowane jak najbardziej do nas, do naszego życia. Co to znaczy dotknąć się Pana Jezusa? Dotknąć się Go oznacza znaleźć swój sposób na kontakt z Nim. Odnaleźć jakiś swój specyficzny sposób bycia. Może warto by było dzisiaj odpowiedzieć sobie na takie pytanie: jaki jest mój sposób kontaktu z Jezusem? W jaki sposób ja Go tak rzeczywiście w moim życiu najmocniej dotykam? Pan Jezus bierze do rąk kawałek pieczonej ryby, o którą prosi apostołów. Z jednej strony po to, aby dać znać, że jest realny, ale z drugiej strony On chce pokazać, że potrzebuje brać udział w naszym życiu. Jezus chce brać udział w Twoim życiu, w moim życiu. I to jest naprawdę niezwykle ważna informacja. Pan Jezus jest także w jakimś sensie tą rybą, dlatego że po grecku ryba to znaczy właśnie ichthys. To jest taki anagram, którym posługiwali się pierwsi chrześcijanie. Jezus Christos Teuchiu Soter, czyli Jezus Chrystus, Boga Syn Zbawiciel. Ten właśnie rysowany na piasku, na ziemi znak ryby stał się takim punktem, poprzez który chrześcijanie wzajemnie się rozpoznawali. I możemy się siebie zapytać, co jest dzisiaj dla nas taką rybą, takim znakiem, poprzez który my się wzajemnie jako chrześcijanie rozpoznajemy. Na pewno tym znakiem jest Eucharystia, może tym znakiem być krzyżyk, medalik, ale nie o takich znakach myślę. Chodzi o jakiś sposób jednak funkcjonowania w życiu. Z jednej strony o duchowość, ale także o taką praktykę życia, praktykę miłości. Po czym dzisiaj rozpozna Ciebie, rozpozna mnie świat jako chrześcijanina. Na koniec chcę Cię zaprosić do modlitwy, skoro dotrwałaś do tego momentu, tego filmu. Panie Jezu, chcę sobie Ciebie teraz wyobrazić żywego, zmartwychwstałego, z przebitymi rękami, z przebitymi nogami, z przebitym bokiem. I chcę w tych Twoich ranach zmartwychwstałych złożyć mój największy lęk, to, czego boję się najbardziej, to, co mnie przeraża,
to, co odbiera mi w życiu siły, to, co sprawia, że nie mogę żyć pełnią życia, które Ty mi obiecujesz. Składam, Panie, ten mój lęk, mój strach w Twoich ranach, bo wiem, że tam jest uzdrowienie, że Ty nie jesteś jakimś duchem, ale Ty jesteś samym życiem. Ty jesteś realny i Ty całym sobą wołasz, że chcesz brać udział w moim życiu i chcesz sprawić w moim życiu miłość, której tak bardzo pragnę, której tak bardzo potrzebuję. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Ty, który jesteś rybą, to znaczy jesteś Jezusem Chrystusem, Synem Boga, Zbawicielem. Zbaw mnie. Spraw, żebym wypłynął na głębie Twojego życia. Amen. Wszystkiego dobrego na ten dzień. Szczęść Boże. Cześć.